Zimowy wieczór przykrył nasze małe miasteczko białym puchem śniegu, nadając mu magiczny blask. W naszym niewielkim domu na przedmieściach mieszkałam tylko ja i mój 18-letni syn, Daniel. Daniel był teraz w ostatniej klasie liceum, a każdy dzień zbliżał go do dorosłego życia. Wychowanie go samo było wyzwaniem, które stawiałam czoła od samego początku. Wstawałam każdego ranka przed wschodem słońca, aby przygotować śniadanie i dopilnować, aby Daniel zdążył na zajęcia. Moja praca zaczynała się o 8 rano, a wieczorami często wracałam po godzinach. Przez lata musiałam pracować nad godziny, aby zapewnić Danielowi dobre życie i wszystko, czego potrzebował w swojej dorosłości. Nasza mała kuchnia stała się miejscem, gdzie rozwiązywaliśmy domowe zadania i przygotowywaliśmy posiłki. Spędzaliśmy razem tak mało czasu, że zaczęło to wpływać na naszą więź. Daniel był mądrym chłopcem, ambitnym i pełnym marzeń o przyszłości. Czułem, że muszę robić wszystko, aby spełnić te marzenia, ale czasem to wydawało się niemożliwe. Mama, znowu wróciłaś późno, powiedział Daniel, kiedy wróciłam do domu po kolejnym dniu pełnym pracy. Przepraszam, kochanie. Wiem, że jestem często zajęta, ale musimy zapewnić sobie lepszą przyszłość, usiłowałam go przekonać. Daniel popatrzył na mnie z zrozumieniem, ale nie ukrywał, że tęsknił za moją obecnością. Rozumiem, mama, ale czasem czuję, że jesteśmy tak daleko od siebie. Chciałbym, żebyśmy mieli więcej czasu razem. To były słowa, które boleśnie trafiały w moje serce. Wiedziałam, że musiałam coś zmienić w naszym życiu, zanim stracę syna na zawsze. Kolejne dni mijającego roku przynosiły ze sobą coraz większe wyzwanie. Moje godziny pracy stawały się coraz dłuższe, a pieniądze na koniec miesiąca były zawsze niewystarczające. Starając się zrobić wszystko, co w mojej mocy, by zapewnić Danielowi dobre życie, często zapominałam o własnych potrzebach. Każdy wolny cent wydawałam na Daniela. Na nowe buty do biegania na zajęcia WFU, na lekcje przygotowawcze do matury, na prezenty na święta i urodziny. Nie liczyłam już, ile czasem w mojej kieszeni zostawało, kiedy wreszcie przyszedł czas, żeby zatroszczyć się o siebie. Wszystkie te wyrzeczenia, te skrępowane święta i niespełnione marzenia o własnym czasie były dla Daniela. Ale czasem, gdy patrzyłam na swoje zmęczone odbicie w lustrze i zauważałam, jak moje ubrania stawały się coraz bardziej zużyte, nie mogłam oprzeć się uczuciu smutku. W miarę jak Daniel dorastał, stawał się coraz bardziej niezależny i rzadziej potrzebował mojej pomocy. Jednak mój syn nie zdawał sobie sprawy, jak wiele wyrzeczeń przynosiłam, żeby dać mu to, czego potrzebował. Mama, mogłabyś mi kupić nową koszulkę na maturę? Zapytał Daniel jednego dnia, patrząc na moją twarz pełną zmęczenia. Wiedziałam, że potrzebował tej koszulki, aby czuć się pewniej siebie podczas ważnego wydarzenia. Ale w mojej głowie pojawił się natychmiastowy konflikt. Pieniądze na koszulkę oznaczałyby, że nie kupię sobie nowych butów, których tak bardzo potrzebowałam. Przytaknęłam z uśmiechem, choć w środku czułam niewyrażoną tęsknotę. Moje codzienne życie stawało się walką o kawałek szczęścia dla Daniela, który nie doceniał tego, co robię. Nie mogłam jednak przestać tego robić, bo to była miłość matki, która dała mi siłę do działania. Nadchodził ten wyjątkowy dzień, studniówka Daniela, mojego syna. Od dawna tęskniłam za szansą na uczestnictwo w tak ważnym wydarzeniu w jego życiu. Chciałam być tam, aby go wesprzeć i być częścią tego przełomowego momentu. Dlatego też postanowiłam go zapytać o szczegóły. Danielu, kiedy dokładnie odbędzie się twoja studniówka? Chciałabym się przygotować i być tam wcześniej, żeby móc na ciebie popatrzeć, jak tańczysz, zapytałam z nadzieją w oczach. Daniel spojrzał na mnie z wyrazem, który zamarzyłam widzieć od dawna, uśmiechnął się, ale to był uśmiech, który tchnąłby w moje serce nowe życie. Mama, nie chcę, żebyś przyszła na moją studniówkę, powiedział cicho. Ale dlaczego? To przecież taki ważny dzień. Chciałabym być tam, żeby być z tobą, wyznałam. Daniel jednak westchnął i spojrzał na mnie z powagą. Mama, to trudne do wyjaśnienia, zaczęłam. Po prostu nie chcę, żebyś poszła. Wyglądasz jak bezdomna. Nie chcę, żebyś narobiła mi wstydu przy kolegach i koleżankach. Te słowa były jak cios w serce. Nie mogłam uwierzyć, że mój własny syn mnie odrzucał z tak surowymi słowami.
Przecież zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby dać mu lepsze życie. Śmiało mogłam powiedzieć, że życie toczyło się wokół niego, a teraz czułam, jak to życie przestaje mnie doceniać. Bolesne słowa Daniela wypełniły powietrze, gdy wyszedł z pokoju, zostawiając mnie z sercem roztrzaskanym na kawałki. Po gorzkim doświadczeniu odrzucenia przez Daniela, całą noc nie mogłam przestać myśleć o jego słowach. To, że moja własna rodzina uważała mnie za bezdomną, było bolesne i trudne do zaakceptowania. Ale zamiast się poddawać, postanowiłam coś z tym zrobić. Następnego ranka w pracy podjęłam decyzję, której wcześniej się nie podjęłam. Przestałam czekać na lepszy czas i zaczęłam działać. Obróciłam się do swojej koleżanki z pracy, N, która była zawsze pomocna i wyrozumiała. N, czy mogłabyś mi pożyczyć trochę pieniędzy? Zapytałam ostrożnie. N spojrzała na mnie z zaskoczeniem, ale zaraz potem uśmiechnęła się i kiwnęła głową. Jasne, Dorotko. Na co potrzebujesz pieniędzy? Opowiedziałam jej o sytuacji z Danielem i o mojej decyzji, aby uczestniczyć w jego studniówce, ale także o moim pragnieniu zmiany wyglądu, żeby poczuć się pewniej i godnie. N, bez wahania, pożyczyła mi wystarczająco dużo pieniędzy, żeby zrobić zakupy. Wieczorem tego samego dnia ruszyłam do centrum handlowego z determinacją w sercu. Wybrałam piękną sukienkę, która podkreślała moją figurę i eleganckie buty, które pasowały do niej idealnie. To było coś zupełnie innego niż zwykle. Kiedy stałam przed lustrem, w nowej sukience i butach, poczułam się jak nowa osoba. To był pierwszy krok w kierunku odzyskania pewności siebie i godności, którą tak długo odkładałam na bok. Decyzja o zmianie i odnowieniu była teraz moim celem, nie tylko dla mnie, ale także dla Daniela. Minęło kilka dni od zakupu nowej sukienki i butów. Wreszcie nadszedł upragniony dzień studniówki Daniela. Wiedziałam, że muszę zrobić wszystko, żeby ten dzień był wyjątkowy, zarówno dla niego, jak i dla mnie. Zdecydowałam się na wizytę u fryzjera i u makijażystki, aby poczuć się pewnie i dobrze wyglądać. Siedząc w fotelu fryzjera, czułam, jak ulatuje z moich ramion całe lata zmęczenia i trosk. Mój włosy zostały ułożone w elegancki kok i ozdobione subtelnymi warkoczami. Makijażystka podkreśliła moje oczy i usta, nadając mi świeży wygląd. Teraz, kiedy poczułam się piękna i pewna siebie, ruszyłam na studniówkę. Sala była pięknie udekorowana, a uczniowie tłoczyli się na parkiecie, tańcząc i śmiejąc się. Kiedy zobaczyłam Daniela, nie mogłam uwierzyć, jak dorósł i przystojny stał się w jednym momencie. Usiadłam na jednym z miejsc przy stolikach, nieśmiało obserwując syna. Daniel tańczył z partnerkami i kolegami, a uśmiech na jego twarzy nie znikał. Wiedziałam, że jest szczęśliwy i to było dla mnie najważniejsze. Kilka razy Daniel zauważył moją obecność i uśmiechnął się do mnie. To było jak tajemnicze porozumienie między nami, wiedział, że jestem tu, żeby go wspierać, ale nie przeszkadzać mu. Obiecałam sobie, że nie będę ingerować w jego świat i pozwolę mu cieszyć się tym wyjątkowym wieczorem. Kiedy nadszedł moment, w którym Daniel tańczył pierwszy taniec z wybraną partnerką, moje serce pełniło się dumą i radością. Moja decyzja o odnowieniu była słuszna, bo teraz mogłam być świadkiem tego, jak moje dziecko dojrzewa i wchodzi w dorosłość. Gdy pierwszy taniec Daniela dobiegł końca, z ogromnym uśmiechem na twarzy podszedł do mnie. Jego spojrzenie było pełne wdzięczności i zrozumienia, a ja mogłam w nim dostrzec pewien błysk przebaczenia. Mama, chcę przeprosić za moje wcześniejsze zachowanie. Nie zrozumiałem, że musisz się starać tak bardzo, żeby dać mi to, czego potrzebuję, wyznał cicho. To były słowa, które przeszyły mnie jak błyskawica. Usłyszeć je od Daniela w tym magicznym momencie sprawiło, że serce mi się roztopiło. Danielu, nie musisz się przepraszać. Jestem tu, żeby cię wspierać i kochać, niezależnie od wszystkiego, odpowiedziałam, a w moim głosie zabrzmiał wzruszenie. Daniel objął mnie mocno, a ja poczułam, że odzyskaliśmy naszą więź, która na chwilę była nadszarpnięta jego słowami. To był moment pojednania i zrozumienia, który wzmacniał naszą rodzinę. Moje serce wypełniła ogromna radość i dumność, widząc, jak mój syn dojrzewa i staje się bardziej empatyczny. Kiedy zakończył swoją rozmowę ze mną, Daniel wrócił do swoich przyjaciół, a ja usiadłam na jednym z miejsc przy stolikach,
obserwując go z dumą. Cała sala tętniła życiem, ale wiedziałam, że muszę opuścić to miejsce. W miarę jak wieczór się skończył, wszyscy rodzice zaczęli się rozchodzić do swoich domów, zostawiając maturzystów samych. Tej samej decyzji podjęłam się także ja. Wiedziałam, że Daniel jest teraz w dobrych rękach swoich przyjaciół i że nadszedł czas, aby wrócić do naszego codziennego życia. Kiedy opuszczałam salę balową, czułam, że odzyskałam syna i że nasza więź jest teraz silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. To była noc pełna emocji, pojednania i wzajemnego zrozumienia, którą będziemy wspominać przez wiele lat. Po tej magicznej nocy studniówki życie wróciło do normy, ale było coś inne, coś głębszego w relacji między mną a moim synem Danielem. Po jego przeprosinach na studniówce stał się bardziej otwarty i pomocny w obowiązkach domowych. Było to jak nowy początek naszej rodziny. Daniel zrozumiał, że musimy pracować razem, aby utrzymać nasze domowe ciepło i byt. Zaczęliśmy spędzać więcej czasu razem, rozmawiać o jego planach na przyszłość i o tym, jak mogę go wspierać. To były chwile, które zbliżyły nas jeszcze bardziej, a ja czułam dumę, patrząc, jak mój syn staje się samodzielny i odpowiedzialny. Nadszedł dzień, w którym Daniel zdał swoje egzaminy maturalne. Był to moment ogromnej dumy i radości. To było zwycięstwo nie tylko dla niego, ale także dla mnie, bo wiedziałam, jak wiele trudu i wysiłku włożył w naukę. Widząc go na uroczystości wręczenia świadectw, nie mogłam powstrzymać łez wzruszenia. Nasza historia nie była łatwa, ale pokazuje, że miłość i wytrwałość mogą przezwyciężyć trudności. Teraz byliśmy gotowi na nowy rozdział w naszym życiu. Nasza więź była silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, a przyszłość wydawała się pełna obietnic i nadziei. Daniel kontynuował swoją naukę na uczelni, a ja nadal pracowałam ciężko, aby wspierać go w jego staraniach. Ale teraz robiliśmy to jako zespołowo. To był czas, który spędzaliśmy razem, ucząc się od siebie nawzajem. Historia naszej rodziny stała się historią przezwyciężenia trudności i wzrostu, a każdy z nas znalazł swoje miejsce i swoje zadania w tym nowym rozdziale naszego życia. I tak zakończyła się ta historia, która rozpoczęła się od bólu i odrzucenia, ale przekształciła się w historię miłości, pojednania i wzrostu. Dla nas obu, Daniela i mnie, było to uczucie triumfu nad przeciwnościami, a jednocześnie początek nowego rozdziału w naszym życiu.